Egzamin na Chunina jest drugim i dla mnie najważniejszym arkiem, jeśli chodzi o pierwsze Naruto, bo to właśnie tutaj zobaczyłem wiele epickich walk, które za dzieciaka pchnęły mnie do tego, aby Naruto oglądać. Zobaczymy tutaj dużo postaci, które będą się przewijały przez całą tę serię, więc naprawdę ma on duże znaczenie dla całego lore. Z dobrych rzeczy trzeba pochwalić Sasuke za powiedzenie prawdy o tym, że Sakura jest słabsza od Naruto, co dla widza jest oczywiste, choć różowo-włosa chyba nie była tego świadoma. Tak naprawdę to odcinek śmieszkowy i lekko wprowadzający do egzaminu na Chunina, więc za dużo się tu nie działo. Minusem jest znowu niekonsekwentność, ponieważ Konohamaru był budowany jako ważna postać niedotknięcia, tymczasem znowu dostaje po łbie. Negatywnym aspektem jest także wiedza Sakury, która nie wie, że ninja Suny to ninja Suny. No a w następnym odcinku już to magicznie wie, zanim ci zdążyli się przedstawić. W sensie nawet bym się o to nie czepiał, gdyby od początku nie była budowana jako postać z wielką wiedzą jak jej czoło. Ogólnie odcinek jest słaby, 3/4 można pominąć, bo jest o niczym. Nic także tutaj nieoczywistego nie zauważyłem i dałem mu 5. Świetne w tym odcinku było to, jak Kakashi sprowadził Iruke do pionu, pokazując mu, że jest nad nim. Zresztą brutalność Iruki jest całkiem ciekawa, bo testując swoich byłych podopiecznych pozoruje śmierć Sasuke, porywa dzieci. Bezstresowe wychowanie chyba w tamtym okresie nie obowiązywało. Na plus także szczątkowe przedstawienie pozostałej obsady. Minusem to co mówiłem przy poprzednim odcinku, czyli to, że Sakura nagle wie, kim są ninja Suny, a także jej zachowanie, gdzie chce się poddać, zanim w ogóle przygotowania do egzaminu się rozpoczęły. Oglądając to zadaję sobie pytanie, po co ona chciała być Kunoichi, skoro na każdym kroku wolała robić coś innego. Z rzeczy niewiadomych tekst Kakashiego "Zabłądziłem na drodze życia" został użyty jako śmieszny tekst na spóźnienie, ale gdy się zna jego historię, to łopanie, dość mocny tekst. Oceniłem ten odcinek na 6,5. Najlepszy aspekt tego odcinka to Rock Lee, który skopał tyłek Sasuke i to w ogóle się przy tym nie pocąc. To dosłownie tyle, co mam do powiedzenia o tym odcinku. Nie znalazłem tu słabych punktów, nie znalazłem ciekawostek, za to ocenę dałem 7,5. Tutaj plusikiem było budowanie klimatu egzaminu na Chunina jako taki hardcore i szczerze mówiąc trochę on taki jest, ponieważ tu dosłownie giną dzieci wpuszczane do lasu śmierci. Minusów tutaj nie uświadczyłem, za to jest trochę niewiadomych. Pierwszą taką niewiadomą jest ogólnie postać Shino, nikt nic o nim nie wie i jest to część jego taktyki i tak naprawdę gagu, który będzie się później wielokrotnie pojawiał. Karty ninja są spoko, jednakże przez całe Naruto nie zostaną jakoś szczególnie dobrze wykorzystane, a potem już ich prawie nie uświadczymy. Tak samo nie wiemy skąd Kabuto posiada tyle informacji, a to oczywiście dlatego, że jest on szpiegiem od małego dziecka. Odcinek oceniłem na 7. 24 odcinek to test pisemny, który tak naprawdę nie polega na wiedzy, więc jest sprytnie skonstruowany. Głównie w nim chodziło o to, żeby umiejętnie wykorzystać zdolności do zdobywania wiedzy. Nawet jeśli to tylko test teoretyczny, to fajnie się to ogląda. Ze słabych punktów mieli siedzieć cicho, ale sobie gadają jak gdyby nigdy nic. Za to z niewiadomych mamy Karasu, jako że nie wiemy, iż jest to marionetka Kankuro i to wyjaśnia, co dziwnego dzieje się tutaj z jej twarzą. Odcinek oceniłem na 6. Piękne jest to, jak Morino Ibiki psychicznie torturuje małe dzieci. Choć nie brzmi to zbyt dobrze, to tak jest i buduje to klimat. Także tutaj poznaliśmy, kto przeszedł test i dostaliśmy lekkie wprowadzenie do drugiego etapu, co za tym idzie poznaliśmy Anko, która jest całkiem badassowa. Rażących wad nie uświadczyłem, natomiast z niewiadomych, które tak naprawdę są wiadome i oczywiste, to, że Sakura się myliła myśląc, że Naruto nie zostanie Hokage. Jest to bardzo oczywiste, choć rozumiem, że ona tej wiedzy posiadać nie mogła. Odcinek otrzymał ode mnie 6,5. Odcinek ten to jedna wielka klapa, nie ma tu plusów, a to dlatego, że jest to filler, ale taki najgorszego sortu, który składa się prawie w całości z powtórek. Co za tym idzie, nie ma sensu go oglądać, jeśli robi się to na bieżąco.
rzeczy niewiadomych można było nie wiedzieć, czym jest filler, a dla tych, którzy nie wiedzą, jest to odcinek tak jakby poboczny, który nie jest oparty na pierwowzorze, czyli mandze. Odcinek na jedynkę. Na plus tutaj Anko, która się nie patyczkuje i jest nawet gotowa zranić Genina, bo w sumie czemu nie? Podobała mi się też budowana powaga egzaminu jako coś niebezpiecznego, istny Battle Royale. No i jeszcze Sasuke, który popisał się dedukcją i bardzo szybko rozpoznał podrabiańca. Z negatywów natomiast też Anko, bo ta z kolei nie wykazała się dedukcją i nie podejrzewała, że dosłownie stoi obok Orochimaru, mimo że znali się tyle lat. Z tajemnic to my też nie wiedzieliśmy, że to Orochimaru w przebraniu, choć niedługo się tego dowiemy. Odcinek oceniłem na 7. Bardzo mi się podobała tutaj zarówno pomysłowość Sasuke, jak i animacja z zebraniem czakry w stopie, żeby rzucić kunajem. No i ogólnie postać Sasuke robiła tutaj robotę, bo wymyślił chociażby hasło, które jednocześnie było pułapką. Super była też przedstawiona obrzydliwość Orochimaru. Czuć było zło i ohydę od niego. Szczególnie w momencie, kiedy jego żądza krwi była tak wielka, że wryła w ziemię Sasuke i Sakurę. Odcinek non-stop trzymający w napięciu. Dużo krwi, akcji, czuć powagę sytuacji. Negatywem dla mnie jednak jest papierowy, gigantyczny wąż, który zdechł od kilku shurikenów. Rozumiem, że pierwsza seria mocniej opierała się na zwykłych fizycznych atakach, ale aż tak potężne to one nie są. Niewiadomych tutaj nie zaobserwowałem, natomiast odcinek dostał solidne 8,5. Turbo dobre było to, jak Naruto w szale uratował Sasuke i pocisnął mu jego własnymi słowami. Piękne. Czy można było lepiej mu dopiec? No nie wiem. Plusem jest także wiedza Orochimaru, bo wie on bardzo dużo, jednak my nie wiemy skąd. Nie zobaczyłem tutaj minusów, a oglądając pierwszy raz nie było wiadomo, że tam Naruto dostał nerfa, ale na tym etapie nie zostało to wyjaśnione. I w pewnym momencie Sasuke usłyszał jakiś głos, a my nie wiedzieliśmy dlaczego, a były to oczywiście wspomnienia związane z Itachim. Odcinek oceniłem na 8. Naprawdę podobała mi się tutaj walka Taijutsu z Orochimaru. Bardzo dobra animacja. To jak on się przedstawił i dał pieczęć Sasuke też jest spoko, jako że ma to duże znaczenie w późniejszej fabule. Pada tutaj imię Itachiego chyba po raz pierwszy, a także walka z Anko Orochimaru była całkiem fajnie zrobiona, pomimo że nie miała ona żadnych szans. Ogólnie postać Oro robi robotę, bo on lata sobie, dosłownie nie zważa na nic, wypełniając swoje cele. Minusów tutaj nie oświadczyłem, natomiast z rzeczy niewiadomych mamy to, że to pierwsze z wielu Naruto! Sasuke! Sakury. Do tego istnieje teoria, że Itachi oglądał, co działo się z Sasuke podczas egzaminu, ponieważ jest jakiś taki dziwny fokus na kruki. Również w tym odcinku Sasuke otrzymał boosta w postaci przeklętej pieczęci, ale o tym dowiemy się dopiero później. Odcinek zasłużył na 8,5. Uwaga, uwaga, Sakura była plusem tego odcinka. Udało jej się przypilnować na jakiś czas Naruto i Sasuke, choć z kolei Dosu pięknie ją podsumował, mówiąc, że jest słaba i powinna pracować ciężej. Widocznie nie tylko my jako widzowie widzimy to na pierwszy rzut oka. Badasowo zachował się także Neji, który olał Inoshika Cho, bo uznał, że są dla niego za słabi. Piękne. Negatywów nie dostrzegłem, a niewiadomą jest to, że nie wiedzieliśmy, jakim cudem Neji widział Ino stojąc do niej plecami. To zasługa Byakugana. Odcinek oceniłem na 7. Techniki dźwiękowe Dosu są tak naprawdę bardzo OP, ale z jakiegoś powodu dźwięk w tym anime jest rzadko wykorzystywany. Kintsugi także trafnie ocenia Sakurę, twierdząc, że bardziej dba o wygląd niż o umiejętności, choć znowu trzeba pochwalić różowo-włosą za to, że cokolwiek próbuje robić, chociaż przytrzymać przeciwników, żeby inni im mogli pomóc. Zaku też super ją nawala po tym pustym łbie, aż echo idzie. Z minusów jest inne zachowanie Sakury, w którym odcina sobie włosy, a jedyne co się zmieniło to długość jej włosów. Zresztą ma dosłownie możliwość skaleczenia Kin, a nie wykorzystuje sytuacji w ogóle. Ogólnie dużo tu flashbacków, dużo o Sakurze i niestety nie jest to dobry charakter development, bo ta postać zupełnie się nie rozwija przez pierwszą serię, więc to tylko nieistotne fakty.
Z niewiadomych to pada zdanie, że Ino nie przegra z Sakurą, tymczasem to wkrótce nastąpi do tego stopnia, że blondyna już nigdy nie będzie miała z nią szans. Oceniłem ten odcinek na 5. Śmiechowy Choji, gdy wyzywa się go od grubasów, to plus. Współpraca Inoshika Cho jest bardzo spoko, jako że każdy z nich charakteryzuje się czymś innym, a pomimo to potrafią się dogadywać i wykorzystać to na swoją korzyść. W sumie na tym opiera się ich formacja. Także zło płynące od Zaku i Dosu, którzy są zdolni zabić Kintsugi, jeśli sytuacja tego wymaga. Sasuke z pieczęcią od Orochimaru to totalny badass. Mroczny, bezwzględny, połamał rękę Zaku i aż żal, że nie zobaczyliśmy więcej, ale ta tempa dzida musiała mu przeszkodzić. Ponownie to, co w poprzednim arku, fajnie, że pokazano też, że druga strona także myśli i taki Dosu wydedukował, że są oni pionkami Orochimaru, który ich zmanipulował, żeby przetestować moc Sasuke. Minusem takim na siłę jest właśnie to, że Sakura przerwała masakrę robioną przez Sasuke. Ja chciałbym bardzo zobaczyć, jakby to się potoczyło, gdyby nikt tego nie powstrzymał. Z niewiadomych jest to, że początkowo nie do końca było wiadome, co robi przeklęta pieczęć, więc nie wiedzieliśmy, że ta moc Sasuke to właśnie stąd. Oceniłem odcinek na 8. Spoko opcja z tym, że Choji przełamał czwartą ścianę, mówiąc, że Naruto jest za głupi na to, żeby być główną postacią jakiegoś opowiadania. Z całą pewnością na plus bezlitosny Gaara, w tamtym momencie miałem wrażenie, że on jeszcze mniej niż Orochimaru przejmuje się czymkolwiek, jest pewny siebie jak cholera i robi to robotę. Szczególnie jak zabił trójkę przeciwników, pomimo że nawet nie musiał. Niezły z niego psychol. Minusów tutaj nie widziałem, natomiast za pierwszym razem nie mogliśmy wiedzieć, czemu piasek Gaary chroni go bez jego wiedzy. Jest to zasługa jego matki. Z kolei oglądając to w tych czasach, to niektórzy nie wiedzą, co to jest. Jak coś, jest to kaseta VHS. Odcinek bardzo dobry, dałem mu 9. Kabuto w tym odcinku pokazał swoją wiedzę, no i da się poczuć, że wie on po prostu dużo. Z drugiej strony jednak ten odcinek jest mało konkretny i nudny, w sumie to nawet można go skipnąć przy rewatchu, bo niezbyt dużo wnosi. Z niewiadomych rzeczy jest to, że Kabuto kłamał. Wcale nie dlatego, że się bał skumał się z drużyną siódmą, a to dlatego, że chciałby Sasuke przeszedł dalej, by później sprawdzić jego umiejętności. Odcinek oceniłem na 4,5. Na plus o dziwo dobry pomysł Naruto, by pokonać wszystkie iluzje, żeby wróg musiał wyjść z ukrycia, to zresztą było podstępem. Dobrze też Blondas zone-shotował trzech naraz i to dwukrotnie. Dedukcja Sasuke też na git poziomie, jako że podejrzewał, że Kabuto jest szpiegiem. Minusem jest Team Oboro, który jest nudny, a do tego drużyna siódma i Kabuto wiedzą, że są w genjutsu, ale nie użyli genjutsu Kai. Z tajemnic to Kabuto dziwił się, że Naruto jest wytrzymały, choć pewnie wiedział dlaczego. Konkretnie dlatego, że jest zarówno z klanu Uzumaki, jak i Makiubiego. Odcinek oceniłem na 6. Ostatni odcinek drugiego etapu egzaminu to m.in. diss Iruki na Naruto i Sakurę. Powiedział tam, że Blondas jest głupi, a Różowa jest słaba. Nice. Z drugiej strony gag, który mi się super podoba, czyli to, że Kakashi nawet nie słucha Gaja. Ze słabych rzeczy to skąd Iruka wiedział, że drużyna siódma zbierze akurat te dwa zwoje i jakim cudem był zapieczętowany w dwóch naraz. Pomimo, że tutaj dużo jest teorii i fajna wiedza, to odcinek ogólnie średni, a jest to wstęp do znacznie lepszej fabuły w kolejnych odcinkach. Nie widziałem tutaj rzeczy tajemniczych, natomiast dałem temu odcinkowi ocenę 6. W tym odcinku widzimy pierwszy raz takiego dumnego, pewnego siebie, sprawiającego wrażenie super silnego Kabuto i to jego najlepsza wersja. Dobre też było to, że Sasuke nie mógł używać czakry, a Yoroi starał się to wymusić, co tylko nadawało trudności tej walce. Na minus znowu Sakura, która ciągnie każdego w dół, chcąc się poddawać. Z niewiadomych to dlaczego Kabuto się poddał, a to dlatego, żeby w kolejnym arku walczyć z ukrycia. Ocena tego odcinka to 4,5. Mało w nim konkretów. Ponownie mamy dwie strony, które myślą, tak jak Orochimaru, który celowo użył Yoroiego, by ten wymusił u Sasuke użycie pieczęci, jak i członek klanu Uchiha, który skopiował ruchy Roka Lee, by pokonać przeciwnika, co zadziałało super efektywnie. Dodatkowo Shino zrobił tutaj robotę, grożąc Zaku, że jeśli ten się nie podda, to będzie to jego ostatnia walka w życiu. No kozak.
Z minusów to środek odcinka całkiem nudny, a także to, że Sasuke niby nie miał siły, a za chwilę robi Shishirendan, który jednak siły wymaga. Z niewiadomych za pierwszym razem nie wiemy skąd Orochimaru zna Kakashiego, a to wszystko złożyło się na ocenę 7. Jak dla mnie jedna z lepszych walk w tym etapie egzaminu, choć nie była turbo widowiskowa, to podobało mi się jak Shino stał sobie jak gdyby nigdy nic, tłumacząc Zaku w jaki sposób przegra, jego słowa zresztą się potwierdziły, bo rozwalił go umysłowo. To samo zło Orochimaru, który traktuje swoich podwładnych jakby zupełnie nic nie znaczyli. Zresztą całe spięcie pomiędzy Kakashim a Orochimaru także było dobre, bo było to starcie głównie intelektualne, choć trzeba znowu przyznać Kakashiemu, że ma potężne jajca, chcąc od razu odpalać Raikiri i lecieć na wężowatego, choć wiedział, że raczej to się nie uda. Słabe natomiast jest backstory Zaku, ponieważ o ile było ono spójne, całkiem ok, to zbyt długie i nieistotne w ogólnej fabule, by tylko przygotować go na jeden nieudany atak. Jest to praktycznie kopia historii Zabuzy i Haku, a także niestety większość osób rekrutowanych przez Orochimaru będzie miało to samo backstory z lekko zmienionymi powodami, dla których chcą do niego dołączyć. Z rzeczy niewiadomych jest to, że niestety Shino tylko tutaj i w walce z Kankuro będzie jeszcze bardzo spoko pokazany, a później zostanie sprowadzony do Gaga, że nikt go nie pamięta, nie zwraca na niego uwagi. Także Kakashi nazwał Orochimaru Seninem i nic nam to nie mówi, oglądając to pierwszy raz, a teraz wiemy, że to ranga w sumie elitarna. Odcinek dobry dostał ode mnie 8. Plusem tego odcinka jest tylko Kankuro, jako że podstępem pokonał przeciwnika i nawet połamał mu kości, choć nie musiał tego robić. Niestety to wszystko, ponieważ reszta to same minusy. Przy rewatchu można nawet pominąć ten odcinek, bo walka miała być ciekawa i w ogóle walka dawnych przyjaciółek, ale backstory Sakury nie jest interesujące. Dodatkowo nawet Kakashi nie zna swojej uczennicy, mówiąc, że ta nie lubi się przechwalać i wywyższać, gdzie właśnie to robiła przez poprzednie odcinki. Tutaj też był budowany hype, że o Boże, ale to będzie walka. Tylko że jak w poprzednich przypadkach to było sensowne, tak tutaj nie było. Również Asuma stwierdził, że Ino jest najsilniejszą kunoichi swojego rocznika, ale to nieprawda. Jest jeszcze Hinata, która w tamtym momencie biła obie dziewczyny na łeb. Nie było tutaj żadnych ciekawostek, a ocena to zaledwie 2. W tym odcinku Ino również ucięła sobie włosy, z tą różnicą, że to miało sens, ponieważ była to część taktyki, by uwięzić Sakurę. To, że się nie udało do końca, to inna kwestia. Plusem jest także wytłumaczenie, jak działa Shinten-Shin no Jutsu. Minusów znów jest sporo. Tak samo jak poprzednio, jeśli rewatchujesz, polecam skipnąć. Na przykład było powiedziane, że Ino blefowała, ale Sakura i tak się zatrzymała? Czemu? Również trochę taki plot armor Sakury, przez który zremisowała, bo wydostała się w sumie z łatwością z Shinten-Shin no Jutsu. Dla mnie to było słabe wykorzystanie inner Sakury, wybiegło poza żarcik do fabuły. Ogólnie był to nudny odcinek i choć rozumiem zamysł całej tej walki, to nie zmienia faktu, że została zrealizowana słabo. Nawet Kakashi znowu okazał się niezbyt ogarnięty, mówiąc, że Sakura też się wzmocniła. Tymczasem ani jedna, ani druga nie pokazały nic nowego, ale tak zupełnie nic. Jedyną niewiadomą było to, że Kakashi mówił o kontroli czakry Sakury i to faktycznie zostanie użyte w późniejszym czasie jako background podbudowanie jej jako medycznego ninja. Odcinek ponownie otrzymał ode mnie 2. Kolejny raz ktoś z Suny zrobił robotę, a tutaj była to Temari, która w sumie zone-shotowała Tenten. Druga walka była też całkiem git, ponieważ zarówno Kin miała dość mocną broń, czyli te swoje dzwonki, jak i Shikamaru miał super wysokie IQ, więc rozwalił ją taktyką. Też fajnie uderzyła w ścianę. Słabych punktów tu nie uświadczyłem, a z niewiadomych to na tym etapie trochę nie wiemy, czemu Choji twierdzi, że Shikamaru mówi, że jak coś się stanie, to właśnie tak będzie. Jest to budowanie ponadprzeciętnie inteligentnego osobnika. Odcinek oceniłem na 7. W tym odcinku Naruto znowu pokazał swoją pomysłowość, podmieniając się w Akamaru. Sam Kiba też w tej walce jest imponujący. Jest bardzo szybki i silny, no i też pigułki wydają się być mocarne.
Z minusów natomiast dużo męczących flashbacków i to, że Kiba posiadając taki super nos nie wyczuł tego, że Naruto podmienił się z Akamaru. Dziwne. Z rzeczy niewiadomych jest to, skąd Choji wie tyle o pigułkach, a jest to uzasadnione, bo sam ich będzie używał. Odcinek całkiem okej, dostał 5,5. Tutaj również Naruto użył podstępu z podmianką w Akamaru, ale w innej formie. Najpierw odmienił się w Kibę, a potem po otrzymaniu ciosu podmienił się w Akamaru, przez co Kiba myślał, że uderzył swego psa, a więc postanowił walnąć też drugiego psa, tym razem prawdziwego Akamaru. Walka ogólnie całkiem przyjemna, dobre było też Uzumaki Naruto Rendan, choć wygranie walki bąkiem jest turbo słabe. Nie żebym kibicował Kibie, bo nie przepadam za nim, ale słaby plot armor. Tak samo jakimś cudem Kiba nie trafił Gatsugu Naruto, co było dziwne, a także to, że nagle w tym odcinku potrafił odróżnić Akamaru od Naruto, gdy tymczasem chwilę wcześniej nie umiał tego zrobić. Rzeczą, której mogliśmy nie wiedzieć, to to, że wytrwałość Naruto jest uwarunkowana nie tylko jego charakterem, ale też jego genami. Odcinek oceniłem na 6. Odcinek przegadany, co jest jednocześnie jego jedynym minusem, ale za to buduje to postać Hinaty i Neji'ego, dzięki czemu znamy zarys ich historii i poglądy. Fajnie też tutaj Neji już na starcie psychicznie masakruje Hinatę i choć lubię ją bardzo, to miał on w dużej części rację. Dostaliśmy również trochę walki, która wygląda dobrze, po prostu dobra walka taijutsu bez żadnej muzyki, tylko efekty dźwiękowe, które robiły robotę, co z kolei zaprowadziło nas do wytłumaczenia atutów walki tego klanu, jak i samego Byakugana, choć szkoda, że później to znaczy tak niewiele. Z rzeczy niewiadomych to na pewno to, czym jest trzon, a czym gałąź klanu Hyuga i to, że właśnie przez ten podział Neji ma takie, a nie inne poglądy. No i też nie mogliśmy wiedzieć tego, że ten klan zostanie opluty, tak jak zresztą znaczna większość poza Uchihami. Odcinek oceniłem także na 6. Z dobrych rzeczy jest tutaj wytłumaczenie, czym są Tenketsu, a także uzasadnione budowanie friendzone'u Hinaty, w którym to ona stwierdza, że patrząc na Naruto czuje się lepiej, a moim zdaniem to dużo lepsze niż zakochanie Sakury w Sasuke, bo ten się podobał wszystkim dziewczynom. Nawet wspomnienia Hinaty nie bolą, jako że są częścią charakter developmentu, bo ta postać rzeczywiście go będzie przechodzić. Także mimo, że nigdy nie przepadałem za Nejim, to trzeba przyznać, że jest tutaj cholernie bezlitosny i to jest dobre. Tak jak to, że Hinata uznała, że tak jak Naruto nigdy się nie podda i choć to będzie w przyszłości bardzo oklepane, to widać tutaj rzeczywisty wpływ Blondasa na Hinatę i taki przełom, gdzie stara się ona przełamać własne słabości. Słabym dla mnie punktem, który może być kontrowersyjny, to to, że w tej walce nie mam co do Neji'ego odczuć, by był tak wspaniały, na jakiego go kreują. Walka taijutsu była bardzo dobra, no ale nie czułem tutaj jakiejś giga przewagi nad całą resztą. Z rzeczy, których można było nie wiedzieć oglądając po raz pierwszy, Gai mówi, że Neji na pewno ukończy ten egzamin, tymczasem nie jest to prawda. Także nie wiemy, o co chodzi z wewnętrznymi walkami klanu Hyuga. Odcinek oceniłem na 6,5. No i tu teraz zaczyna się robić dobrze. Widzimy tutaj świetną animację taijutsu Rocka Lee. Są to zwykłe ciosy, ale zrobione tak dobrze, że przyćmiewają niejedno ninjutsu. Do tego ciężarki, które wyglądają niepozornie i zabawnie, ale gdy Rock je zrzuca, to ojeju, trochę to waży. Do tego Konoshanin był zdolny jako pierwszy zranić Garę, co z kolei ponownie pokazało jego złe oblicze i bestię, która chce tylko zabijać. Minusów tutaj nie ujrzałem, a niewiadomym jest to, dlaczego Gara w ogóle się nie porusza i czemu Piasek robi wszystko za niego. Oczywiście to dzięki jego matce. Nie wiemy też tego, że w sumie Rock Lee dostał najgorszego przeciwnika, jakiego mógł dostać, ponieważ opierał się on na walce wręcz, gdy tymczasem Gara miał na nią bardzo dobrą obronę. Odcinek mocny, dlatego dostał 8,5. Ten odcinek jest nawet lepszy niż poprzedni. Dostajemy tutaj wzrok Gary gardzący Rockiem. Flashbacki o przyszłości Rocka, które buduje jego postać bardzo mocno, a do tego jest smutne i w tym przypadku zrobione dobrze. Tak jak prolog do 8 bram, bo zanim Rock jakikolwiek użyje, to jest nam tłumaczone, w jaki sposób działają. Tak samo wymiana Gaia i Kakashiego buduje zalążek ich rywalizacji. No i nareszcie koniec odcinka, w którym Rock Lee otwiera trzecią bramę, co wygląda naprawdę super.
Tutaj także słabych punktów nie uświadczyłem, a z kolei są tutaj też takie niewiadome jak to, co to znaczy, że to się w garze nie może obudzić, a chodzi to o Shukaku. Również moim zdaniem słowa Nadziego, że Rock nigdy nie będzie go w stanie pokonać, są brednią, bo na egzaminie z bramami jest silniejszy. Odcinek dostał ode mnie 9. W tym odcinku Rock z 5 bromami robi ścierę z gary, co jest zniewalająco fantastyczne. To pierwsze do tego momentu, kiedy szkoda mi było, że nie była ona dłuższa, pomimo że trwała 3 odcinki. Z kolei Gara opluł totalnie całe dokonania Rocka, podnosząc się, jakby nic się nie stało. Szkoda Rocka, ale wow, to było naprawdę dobre. Również nieprzytomny Rock wygląda przerażająco beznadziejnie, no po prostu świetnie to wszystko przedstawiono. Słabym punktem tego odcinka były te same flashbacki co odcinek wcześniej, a z rzeczy, których można było nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to dlaczego Garze siada psycha, jako że dopiero później się dowiemy o jego historii. Kolejną rzeczą są myśli Bakiego, który uznał, że Gara nigdy nie doświadczy miłości ojca, tymczasem dokładnie tak się stanie za kilkaset odcinków. Również kreowano to tak, że Rock Lee już nigdy nie będzie mógł być ninja, a obrażenia, które ma, tak naprawdę pójdą w zapomnienie i dosłownie nie będą nic znaczyć. Z jednej strony szkoda, że to było bez konsekwencji na dłuższą metę, choć dostaniemy jeszcze z tego powodu kilka fajnych scen. Oceniłem odcinek na 10, był fenomenalny. Na plus, szybki wpierdzie dla Chojiego bez zbędnego przedłużania. Dedukcja Kabuto i jaja ze stali, gdy nie boi się mówić Orochimaru prosto w pysk co myśli. Nice. Również to, jak Yakushi opluł totalnie Anbu, a do tego przechytrzył Kakashiego. Zrobione to zostało wyśmienicie, jednocześnie ich potyczka słowna, jak i ich walka. No i jeszcze szybkie wytłumaczenie zasad głównego egzaminu. Minusów nie znalazłem. Z rzeczy niewiadomych to, że dźwięk jest w sumie uber OP, bo ciężko tak sobie go skontrować, ale później nie będzie prawie używany. Także w rozmowie z Orochimaru nie wiemy, o czym mówi Kabuto, bo stosuje omijaki, ale chodzi o to, że Orochimaru ma zamiar przejąć ciało Sasuke. Odcinek dostał ode mnie ocenę 7,5. Śmiechem żartem, Ebisu na tym etapie naprawdę jest lepszym nauczycielem niż Kakashi. Nawet ma on większe doświadczenie niż Hatake. Tutaj także dostaliśmy kolejną dawkę wiedzy na temat kontroli czakry, więc naprawdę fajnie, że rozbudowują świat. Także trening chodzenia po wodzie jest całkiem spoko wykonany, jest to po prostu lepsza wersja chodzenia po drzewach. Plusem jest wejście Jirai, które pojawił się tylko na chwilę, a już zrobił śmieszne wejście, a także to, że Ebisu zmienił zdanie o Naruto. Fajnie, że pokazują nam, że zmiana jest możliwa. Minusem jednak jest też postać Ebisu, który uważa się za totalnego kozaka, choć patrząc na całość, to on jest dość mocno średni. Zna podstawy i umie się wbawić w berka, ale nie bardzo coś więcej pokazał. No i demencja Naruto, który nie wiedział, że można chodzić po wodzie, tymczasem widział walkę Kakashiego i Zabuzy, którzy chodzili już wtedy po wodzie. Z rzeczy, których mogliśmy nie wiedzieć oglądając pierwszy raz, to tak jak w przypadku treningu chodzenia po drzewach, tak i tutaj, po tym odcinku już praktycznie wszyscy będą potrafić chodzić po wodzie. Odcinek oceniłem na 7. Giga plus za Sennen-Goroshi na nieprzytomnym Ebisu. Fajnie też, że od początku budowali śmieszkowość Jiraiya, jak na przykład, że zostawili Ebisu samego. Jiraiya wpierdzielił Naruto do dzbana i przykrył go kamieniem. Cały odcinek zresztą jest śmieszny i to tak pozytywnie. Również Jiraiya dobrze podstępem podszedł Naruto, żeby zdjąć mu pieczęć. Nawet boost Naruto i jego kontroli czakry nie boli, no bo jest uzasadniony. No i ogólnie bardzo dobrze jest tutaj budowana relacja Jiraiya i Naruto. Widać, że się lubią i nadają na tych samych falach. Słabych punktów tutaj nie znalazłem, a z niewiadomych to, że Ebisu wiedział, kim jest Jiraiya, a widz nie wie, że to jest słynny ninja, który tak naprawdę dał imię Naruto. Nie wiemy także, skąd on tak dużo wie o pieczęciach, a to dlatego, że miał do czynienia zarówno z Minato, jak i Orochimaru. Także na tym etapie niewiadomym jest to, kim są legendarni Sanini. 8 to ocena, którą otrzymał ten odcinek. W tym odcinku Gara po prostu zmiótł z planszy Dosu jak nic nieznaczącego pionka. Zresztą tak samo Kabuto opluł Dosu, mówiąc, że jest w sumie niepotrzebny. Również na uznanie zasługują Baki i Kabuto, którzy wiedzieli, że Hayate podsłuchuje, ale celowo się z tym ukrywali. Minusami odcinka są flashbacki z kilku odcinków wstecz oraz walka Hayate i Bakiego, która moim zdaniem nie była ani trochę ekscytująca. Z rzeczy niewiadomych mamy pytanie Dosu do Gary, czy ten nigdy nie śpi, a to przewrotnie jest fakt, bo rzeczywiście tak jest.
Ponownie nadal nie wiemy, o co chodzi, gdy Gaara mówi, że jego krew aż buzuje oraz co to za dziwny cień. Chodzi tutaj o Shukaku. Także nie możemy wiedzieć, skąd Naruto ma tyle czakry, nie wliczając Kyubiego, a to dlatego, że jest Uzumakim. Odcinek oceniłem na 8. Tutaj dostaliśmy dawkę kłótni Jiraiya i Naruto, które są totalnie w ich stylu. Tak samo dedukcja Hokage o tym, że inne kraje mogą być zdrajcami i nie ma co im ufać w 100%. To było prawie tak zaskakujące jak to, że Sakura zrobiła coś miłego dla Rocka Lee. Pokazano lub przynajmniej powiedziano nam, że dzieciaki trenują ciężko przed egzaminem, więc fajnie, bo nie ma się poczucia, że po prostu stali się silniejsi i już. No i giga plusem jest postać Rocka, który trenuje mimo tego, że ledwo żyje. Buduje to mocno postać. Z minusów flashbacki i rozmyślanie Sakury nudne. Są też tutaj krzaki z jakiegoś turbo materiału, który nie przepuszcza dźwięku, można krzyczeć do woli. Odcinek z 2003 roku, a poziom szpitala jest na poziomie polskiego szpitala dzisiaj. Nikt nie wie, gdzie jest pacjent, wywalone. Z rzeczy niewiadomych to tutaj wiele osób nie wie, że Kakashi otworzył jedną bramę przy treningu. Tak samo nie wiedzieliśmy, o czym rozmawiał Baki z uczniami, mówił oczywiście o ataku na Konohę. Budowanie smutnej przyszłości Rocka jest niestety nieistotne, ponieważ wróci on do pełni zdrowia. Odcinek dostał ode mnie ocenę 7. Panie i panowie, żaba z klanu Uchiha. Coś, co robi dobrze anime, czyli pokazywanie treningów, pomimo że nie widzimy dosłownie 3 tygodni ćwiczeń Naruto, to jestem w stanie uwierzyć, że ciężko trenuje. Fajnie też Jiraiya niejako przygotowuje Naruto do tego, jakby miał go zaraz zabić, gdy ten ma postawić życie na szali, żeby użyć Kuchiyose no Jutsu. Dobry też był prank Jiraiya, gdy Naruto myślał, że ten postawił mu obiad, a tak naprawdę go wystawił. Sanin zachowywał się, jakby nie zależało mu na blondasie, ale to nieprawda. Jego decyzja o zrzuceniu młodego w przepaść brzmi jak przepis na złego nauczyciela, ale oczywiście Jiraiya miał potężne doświadczenie i nie pozwoliłby mu zginąć. Super też Hiruzen pocisnął Iruka, że ten nie zostanie Hokage. Zabawne i prawdziwe. Z kolei Iruka później powiedział do jakiegoś randoma, że nigdy nie zostanie Hokage, bo ma słabe oceny. Tymczasem Naruto? No i pierwszy raz widzimy wnętrze Naruto, w którym znajduje się Kyubi. Mi ten zabieg nigdy nie przeszkadzał. Ze słabych punktów odcinka na pewno wiedza Hiruzena, ponieważ podobno zna każde jutsu w wiosce, czyli też Edo Tensei, a stwierdził, że Minato już nigdy nie wróci. Oczywiście nie mógł wiedzieć, że tak będzie, ale w tym świecie powinien zakładać wszystko. No i także nie jest on najsilniejszym Hokage i nigdy nie był, a tak w tym odcinku stwierdzono. Niewiadome to 3 mordy Hokage, oczywiście to Hashirama, Tobirama i Minato, ojciec Naruto. Odcinek oceniłem na 8. Ero Sanin zostawił naszego Naruto na pastwę losu Gamabunty. Nice. Fajnie też Żabol sprowadza Naruto do poziomu żartu, śmiejąc się, że to na pewno nie on go przywołał. Odcinek to jeden wielki challenge pomiędzy Naruto a Gamabuntą, gdzie Blondas miał za zadanie utrzymać się na nim przez cały dzień, gdy ten robił wszystko, żeby go zrzucić. Dobrze, że też pokazali, dlaczego Suna chce zaatakować Konohę. Rozbudowanie świata zawsze na plus. Pomysłowość Naruto, żeby użyć klonów, by się utrzymać na Gamabuncie, bardzo fajnie zrealizowane. Dobrze to wygląda, jak i to, gdy Naruto był wykończony. Wyglądało to podobnie do tego, jak Rock Lee po walce z Garą. Jednym słowem, pięknie. Minusów nie zaobserwowałem, natomiast z niewiadomych to, że Sunie nigdy nie uda się rozwalić Konohy i w sumie nic się nie zmieni. Wszystko zostanie po staremu. No może nie dosłownie, stosunki pomiędzy tymi wioskami się poprawią, Suna jakoś się tam rozwinie. Odcinek bardzo fajny, oceniłem go na 9. Nieco horrorowy klimat odcinka. Gary cień, do tego muzyka i ogólny mrok, no grubo. Później Gara z całkowitym spokojem mówi, że chce zabić Rocka, Shikamaru i Naruto. Smutne nieco, bo jednak to młody chłopiec. Zresztą jego przeszłość ukazana w tym odcinku także nie jest za ciekawa, ale zdecydowanie jest plusem w budowaniu postaci. No i zachowuje się on trochę jak miś bipolarny, bo w jednym momencie jest gotowy zabijać, przechodzi Gai i nagle ryje mu to banie, po czym po prostu sobie wychodzi. Po latach człowiek bardziej go rozumie. Widać też to, że psychicznie już coraz z nim słabiej. Z minusów jednak było mówione, że piasek chroni Garę, tymczasem jakimś cudem nie ochronił go przed ciosem Naruto, który nie był tak szybki jak cios Rocka. Z niewiadomych to, dlaczego Gara to taki psychol, czemu ryje mu banie relacja Gaia i Rocka oraz co to za osoby w jego flashbackach.
Z kolei Shikamaru mówi, że dziwnym jest pieczętować ogoniastą bestię w swoim synu, a przecież Naruto miał tak samo. Odcinek otrzymał ode mnie 8,5. W tym odcinku przedstawiono nam trochę lepiej najważniejszą postać uniwersum, Tenchiego. Śmiechem żartem to pierwsza osoba, która dbała o Naruto. Także pokazano nam trochę rodziców Inoshika Cho, jako że przydadzą się oni w kolejnym arku. W sumie ciekawym zabiegiem było to, jak Naruto w siebie wątpił. Nie zdarza się to często, w sumie prawie w ogóle. Także Hinata wsparła Naruto, na co on powiedział, że ją lubi. Niby nic, choć to już zalążek budowania ich przyszłego związku. Ze słabych punktów jest to przegadany odcinek i prześmiewczy. Nie był co prawda zły, ale jeśli oglądało się Naruto, to można go skipnąć, bo nie wnosi za wiele. Nie znalazłem tutaj niewiadomych, a sam odcinek oceniłem na 6,5. Jedynym plusem, jaki zanotowałem, to jest budowanie hype'u, że Neji jest turbomocny. Z minusów natomiast mozolność odcinka, dużo flashbacków, mało co się dzieje do rozpoczęcia walki, a dopiero gdy się ona zaczyna, to widzimy popis taijutsu. Z tajemnic odcinka to Naruto pytał, czy Neji ma oczy z tyłu głowy i w sumie to trochę tak. Co do tego, kto wygra ten pojedynek, chciałbym powiedzieć, że nie wiadomo, ale jeśli zauważy się do tego momentu trasę, jaką idzie Naruto, to ciężko spodziewać się jego przegranej. Odcinek oceniłem na 6. Zdecydowanie dobre jest taijutsu Neji'ego. Bardzo fajnie to wygląda, gdy już atakuje. Jego techniki także są bardzo OP i większość przeciwników, którzy nie są Naruto na tym etapie, już nie byliby w stanie się ruszyć. Na plus także historia Neji'ego, choć jest przez niego przeinaczona, ponieważ nie posiada pełnej wiedzy na temat historii jego klanu. Minusy niestety też są. Neji dał się zaskoczyć Naruto, co jest dziwne, bo jaka była szansa na to, że dwa klony Naruto znajdowały się idealnie w martwym punkcie Byakugana, a dosłownie chwilę później jest mówione, że jego pole widzenia obejmuje prawie 360 stopni. Tenten mówi, że Neji ma lepszą obronę niż Gaara, co moim zdaniem nie jest prawdą. Mnie osobiście irytuje, że Naruto zawsze ma plot armor w postaci Kuramy. Okej, wygląda to dobrze, ale prawie nikt poza blondazem nie byłby w stanie nawet wstać. Tymczasem on oczywiście może. Nie znalazłem tutaj niewiadomych, a odcinek oceniłem na 7,5. Tutaj Naruto fajnie użył logiki Neji'ego przeciwko niemu, mówiąc, że walcząc z Hinatą też walczył z przeznaczeniem, a jednocześnie twierdził, że nie da się go zmienić. Świetne, bo to moim zdaniem jedna z najlepszych form pocisków. Neji także pięknie po Kaitenie złapał Shurikena, jak dla mnie robi robotę ta animacja. Z minusów Neji zamiast dokończyć walkę, to sobie urządza pogawędki z Naruto. 3 odcinki trwała walka, może jej było z 10 minut, reszta to gadanina. No i to, jaki to Neji jest wspaniały, obrona absolutna i te sprawy, a wystarczył jeden cios. Już pomijając fakt, że Naruto jakimś cudem był w stanie przekopać się tak szybko. Z niewiadomych nic nie znalazłem, a sam odcinek oceniłem na 8. Z plusów historia ojca Neji'ego, która kompletnie zmieniła postrzeganie jego życia. Ta zmiana ma sens, no bo jednak żył ciągle innymi informacjami, a tu jeb, wszystko co wiedział kompletnie się zmieniło. Ogólnie odcinek przegadany, ale tak sensownie, miało to uzasadnienie. Ze słabych rzeczy Sakura myśli, wow, Naruto jest taki silny, też bym chciała być lepsza, po czym oczywiście nic z tym nie zrobi. Z niewiadomych to Neji w myślach mówi, że pewnego dnia może postąpi tak samo jak jego ojciec i dosłownie tak się stanie. Odcinek oceniłem na 7. Giga Chad Shikamaru, który mówi, że chłop z babą przegrać nie może, ale jednocześnie kobiet bić nie można. Temari z kolei ma też spoko dedukcję, by określić, na jaki zasięg działa cień Shikamaru, no i dobrze budowanie jest to, jakim on jest super inteligentnym, super leniuszkiem, za co właśnie go tak dużo osób lubi. Moim zdaniem najlepsza walka głównego egzaminu, polegająca na taktyce, nieprzegadana jakoś szczególnie, do tego niespodziewana decyzja Shikamaru o poddaniu się, jako że przejrzał wiele wersji w przód i uznał, że nie ma szans na wygraną. Wszystko w tym odcinku było dobre, nawet flashbacki. Nie znalazłem żadnych minusów ani rzeczy niewiadomych, a odcinek oceniłem na 9. W sumie bardzo na plus, że ludzie nie naskoczyli na Shikamaru za to, że się poddał, a chwalili go za bycie dobrym dowódcą, że wie kiedy się wycofać i tak dalej. Fajnie budowane to, że on ma potencjał na awans.
Kolejny raz widzimy zło bijące od Gary, który zabił jakiś no-name'ów z innej wioski, bo ci stanęli mu na drodze i to, że przeszedł obojętnie obok Naruto i Shikamaru, których to wszystko wryło w ziemię. Piękne. Nowy look Sasuke też wyglądał bardzo dobrze. Z minusów cień na początku odcinka był inny niż na końcu poprzedniego. Również budowano tu hype na to, żeby Sasuke zdążył i w ogóle, a mnie dużo bardziej interesował Gaara aniżeli Sasuke. Na tym etapie Uchiha nie był jakimś koksem. Z rzeczy niewiadomych to ta słynna dyskryminacja klanu Uchiha, gdzie każdy inny zostałby już wywalony z egzaminu, tymczasem Sasuke dostał dwie szanse, żeby przebyć na egzamin. Odcinek dostał ode mnie ocenę 8. Fajnie Gai ciśnie Kakashiego, że jest takim beznadziejnym nauczycielem, a ten mówi mu, że nawet nie zwrócił na niego uwagi. Spoko jest ta ich rywalizacja na potyczki słowne i w ogóle. Dobra też jest ciągle pogarszająca się psychika Gary. I to jak Sasuke skopiował ruchy Roka po raz drugi i używał jego ciosów, by zaatakować Garę, co połączono z flashbackami z walki Gary i Roka. Z minusów, Sasuke nie powinien był tak szybko się wzmocnić. Rok jeszcze miesiąc wcześniej niszczył go na prędkość, a teraz jednocześnie osiągnął szybkość Roka bez ciężarków, a do tego nauczył się Chidori. Trochę za dużo moim zdaniem. Wygląda to dobrze oczywiście, ale zbyt duży boost. Wygląda to jakby Sharingan był sposobem na wzięcie sobie doświadczenia innych osób. Nie znalazłem tutaj niewiadomych rzeczy, a odcinek oceniłem na 7,5. Chidori wygląda bardzo dobrze i jest też mocno nahypowane, ale to git, bo to rzeczywiście jest zabójcza technika i tak naprawdę główny ninjutsu członka Uchiha. Sasuke ogólnie w tym odcinku często prezentuje się super. Gai wytłumaczył, czym jest Chidori, a Garze w końcu naprawdę psycha siadła po tym, gdy dał się zranić. Odwaliło mu totalnie. Z minusów, Anbu, które powinno być elitarne, nie widzi 20 typa na 3 metry. Sporo flashbacków w tym odcinku i również to, jak Sakura podobno miała mieć taką wielką wiedzę i była taka inteligentna, a nie zrozumiała tego, co mówił Gai, gdy tymczasem Rok wiedział. My za to nie wiedzieliśmy za pierwszym razem, co to za dziwne oko i ręka, no i dlaczego się to ujawniło, a to oczywiście Shukaku. Było mówione kilka razy o potworze, jakoś dało się tego tam domyślić, ale wprost nie było powiedziane. Odcinek oceniłem na 7. Średnia tego arku w zaokrągleniu do połówek wyniosła 7. Postaciami arku są Orochimaru i Gaara, którzy dziedziczą podobne cechy jak zło, groza, wywoływanie strachu u innych i taką obojętność na całą resztę, bo czuli się niepokonani i tak rzeczywiście przez długi czas było. To się komponowało ze świetną, niepokojącą muzyką, gdy ci dwaj się pokazywali. Ogólnie ark jest dość mocno mroczny, krwawy, umierały tutaj dzieci i w ogóle duża porcja walki, bo na tym głównie opierały się 3 z 4 etapów egzaminu, choć jak dla mnie najlepszą walką głównego egzaminu była ta pomiędzy Temari a Shikamaru, nie polegająca na czystej sile, a właśnie na taktyce i nieprzewidywalności. No ale chyba największą robotę robi taijutsu, walka wręcz, a nie ninjutsu, choć one też z czasem się pojawi. Coś, co w przyszłości się kompletnie odwróci. Dla mnie na plus także humorek, bo wstrzeliwuje się idealnie w mój gust. Same walki miały też w większości odpowiedni czas trwania, bo trwały odcinek czy dwa, ale czasem niestety przeciągano je bez sensu. Długość arku działała w tym przypadku trochę na niekorzyść, jako że bywały odcinki zaniżające średnią. Subuj bracie, bo jak przyjdzie w nocy Gaara, to ze strachu narobisz w gacie.